Zapewne mało kto domyśliłby się, że autorem tej kompozycji jest nasz słynny rodak Tadeusz Kościuszko i że jego utwory doczekają się premiery na wysokości 2228 metrów na najwyższym australijskim szczycie nazwanym jego imieniem. Jak do tego doszło? Chodziło mi o to, żeby Australii pokazać, że ten nasz Kościuszko to jest również wasz Kościuszko, że to jest wspólne dziedzictwo, które wspólnie możemy dzielić i wspólnie się tym chwalić i cieszyć. W związku z tym australijski zespół Windjammers wziął utwory Kościuszki do swojego repertuaru i w momencie, kiedy to zaczęli te utwory ćwiczyć, powiedzieli, że marzą o tym, żeby zagrać muzykę Kościuszki na górze Kościuszki. Tak brzmi jazzowa wersja walca Tadeusza Kościuszki w wykonaniu znanego australijskiego saksofonisty Paula Diona. Koncert utworów, który skomponował Tadeusz Kościuszko, koncert wykonany na górze jego imienia w Australii, jest bez wątpienia wydarzeniem historycznym i w tym wypadku śmiało można powiedzieć, tego jeszcze w Australii nie było. Dla Wieści Polonijnych z Góry Kościuszko Tadeusz Matkowski.